6 milionów złotych przeznaczy w tym roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego na pracę przed budową zakładu przyrodoleczniczego w Szczawnie-Zdroju. Jak tłumaczy wicemarszałek województwa Grzegorz Macko, prace nie mogą postępować szybciej, bo inwestycja ma bardzo ograniczone możliwości finansowania ze środków zewnętrznych. Tragiczny w skutkach pożar obiektu wybuchł w nocy z 4 na 5 marca 2018 roku. Ogień strawił większość dachu i uszkodził pomieszczenia wewnątrz budynku. Od tamtego czasu prowadzone są regularne prace remontowe. Lada chwila minie 5 lat od pożaru, a końca inwestycji nadal nie widać. Jak mówi wicemarszałek województwa dolnośląskiego Grzegorz Macko, prace muszą być prowadzone małymi etapami, bo na to pozwalają fundusze, zarówno te z Urzędu Marszałkowskiego, jak i zewnętrzne. Niestety Komisja Europejska nie zgodziła się na przeznaczenie środków europejskich na sanatoria, na uzdrowiska i to zamknęło nam pewną furtkę. Bardzo długo o to walczyliśmy, ale się nie udało. Niestety będziemy tutaj musieli szukać innych źródeł finansowania. Problemem jest też to, że jest to obiekt, który należy do spółki. Uzdrowisko Szczawno-Jedlina jest spółką prawa handlowego, więc to też nie, dotacje, różnego rodzaju środki pozyskiwane dla spółek, szczególnie dużych spółek, bo to jest duża spółka, odbywają się na zupełnie innych zasadach niż takie dotacje z regularnych programów, czy to rządowych właśnie, czy europejskich. I musimy to wziąć na własne barki jako spółkę województwa, dlatego regularnie, rokrocznie dokapitalizowujemy spółkę, aby właśnie między innymi na ten cel szły środki. Łącznie w tym roku Zarząd Województwa zaplanował w budżecie 11 milionów złotych dla uzdrowiska Szczawno-Zdrój. Z tych środków 6 milionów złotych ma zostać przeznaczonych na kolejny etap prac remontowych w zakładzie przyrodoleczniczym, a 5 milionów złotych na wymianę stolarki okiennej w domu zdrojowym w Szczawnie-Zdroju. Wiemy, jakie są w tej chwili ceny energii, ceny ogrzewania i choć oczywiście też w pewnym stopniu tutaj korzystamy z taryf ulgowych zaproponowanych przez polski rząd, to chcemy minimalizować te koszty. Dlatego z jednej strony część środków idzie na odbudowę obiektu zakładu przyrodoleczniczego, ale też pamiętamy o tym, żeby inne obiekty nie popadły w zapomnienie i żeby nadal mogły mimo wszystko przynosić zysk do spółki, tak? Bo tam codziennie są kuracjusze, jest realizowany kontrakt i spółka na tym zarabia, więc musimy mocno stać na tych dwóch nogach. Z jednej strony inwestycja w bieżącą bazę, z drugiej strony inwestycje w odbudowę tego, co niestety przez poprzedników zostało zaniedbane. Z dotychczasowych prac przy budowie zakładu przyrodoleczniczego udało się m.in. wybudować nowy dach, wykonano prace hydroizolacyjne, ścian piwnic oraz naprawiono stropy piwnic. Odtworzono także stolarkę okienną i drzwiową. Więcej o inwestycjach w regionie znajdziecie w programie Gość Dnia. Telewizji Wałbrzych.